Ostatnio nie sypiam zbyt dobrze w moich lejach sumienia. Budzą mnie ciężkie działa, wybuchy zwątpień w sens walki o prawdę. Przy uchu świszczą serię wściekłych komentarzy i salwy szyderstw z krążownika mediów. Czuję, że jestem celem do zmiażdżenia. Nabity na pal kolejnego posta mam być pośmiewiskiem. Jeśli nie poddam się w walce o czystość, jeśli nie oddam walkowerem ciszy na kolanach, jeśli nie machnę ręką na wszystko, o co walczyli moi dziadkowie i rodzice, będę szarpać każdy milimetr mojego istnienia. Aż dobiją ostatnią nadzieję, aż opuszczę flagę i poddam moje serce, ostatnie miejsce, gdzie trzymam skarby Ewangelii. Aż zacznę nienawidzić i stanę się jak żądne krwi hieny nie do nasycenia. Wiem, że nie odpuszczą. I choć kończy mi się pozytywna amunicja, w kieszeni zwinięty ostatni bandaż błogosławieństwa, choć pewnie dostanę za to kolejny łomot, to jednak dziś znowu wstanę. Pokroję ostatni mały bochenek mojej biedy i podniosę głowę prosto do nieba. Jestem zwykłym, więc niezwykłym Polakiem. A to jest moje Westerplatte. Moje miejsce na mapie. Dziękuję, że mogę tu być.